Hej moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją Niewidzialnego życia Adleru od V. Schwab. Wydaje mi się, że nie ma innej książki, która byłaby tak wyczekiwana w tym roku, a co za tym idzie, oczekiwania czytelników były ogromne, ponieważ nie jest dość, że jest to V. Schwab, nie dość, że ta książka za granicą zyskiwała bardzo dobre recenzje, no to można było się spodziewać, że oczekiwania są wielkie, no i przyszła pora, żeby się z nimi zmierzyć. Ja przyznam się, że bałem się bardzo tej książki, ponieważ no, po przeczytaniu Vengeful mówię, no Schwab znowu mnie rozbije, tak jak w tamtej historii. Dodatkowo no, tutaj na blerbie jest polecajka od Neila Gaimana, czyli autora, którego uwielbiam, któremu bardzo ufam. No i też opinia wielu ludzi była taka, że ta książka jest genialna. I przez to bałem się, że gdzieś minę się z tą książką, no ale nadszedł ten czas, abym w końcu Wam o niej opowiedział. Jest to historia tytułowej Adleru, która mieszka w XVII-wiecznej Francji, a dokładnie pod koniec XVII wieku. I w wieku 23 lat Adi ma wyjść za mąż, ponieważ jej rodzina namawia ją do tego, aby założyła rodzinę, aby stworzyła dom i po prostu wiodła takie normalne życie. I Adi no, nie jest na to chętna, nie jest do tego przekonana. I pojawia się tutaj motyw pewnych bogów, którzy mogą spełniać życzenia. W momencie, kiedy Adi poznaje historię o bogach, którzy mogą spełnić różne życzenia, postanawia uciec sprzed ołtarza i poprosić jednego z bogów o pomoc, a dokładniej o spełnienie jednego z życzeń. Ale pojawia się problem, ponieważ w historii, które Adi usłyszała na temat bogów, była świadoma tego, że nie można ufać bogom, którzy odpowiadają po zmroku. I niestety Adi popełnia ten błąd. Pojawia się tutaj jeden z tych bogów o imieniu Luk, który postanawia spełnić jej życzenie. I przez to można powiedzieć, że Adi zawarła pakt z diabłem. Pokusa długiego życia i spełnienia w tym życiu, no, zaślepiła Adi i w tym wypadku popełniała ogromny błąd, ponieważ owszem, Adi otrzymała nieskończone życie, uzyskała nieśmiertelność, ale ogromnym kosztem, ponieważ nikt nie będzie w stanie zapamiętać Adi. To znaczy w momencie, kiedy ktoś pozna Adi i odejdzie na przykład do innego pokoju, momentalnie o niej zapomina i nie jest w stanie sobie jej przypomnieć. Nasza bohaterka dodatkowo nie może wypowiedzieć swojego imienia, nie może go zapisać, nie może kompletnie upamiętnić samej siebie. Z tego też powodu nasza bohaterka opuszcza swoją rodzinną wioskę i musi po prostu odbyć podróż, aby odnaleźć swoje miejsce. I jest to ogromnie trudne w momencie, kiedy nie jest w stanie zakorzenić się nigdzie poprzez to, że nie może osiąść, że nikt nie będzie o niej pamiętać. I tak mija 300 lat, przenosimy się do lat współczesnych, kiedy Adi już przez te 300 lat ma na sobie jarzmo tej klątwy i można by się spodziewać, że nie ma tutaj już żadnego wyjścia, ale następuje pewien zwrot akcji, kiedy Adi spotyka pewną osobę, która jest w stanie ją zapamiętać. I to jest taki, można powiedzieć, punkt kulminacyjny, który rozszerza nam fabułę. Tyle jeżeli chodzi o fabułę, nie chcę Wam za dużo zaspoilerować. Myślę, że możemy przejść na początek do konstrukcji tej powieści, ponieważ jak mogliście wywnioskować z opisu fabuły, mamy tutaj taki styl mieszania czasów. I to było już poprowadzone w Vicious Event, czy mam na górze, kiedy Schwab balansowała między różnymi liniami czasowymi. I tak jak Vicious mi się to jeszcze podobało, udało mi się to ogarnąć, w Vengeful miałem już z tym lekki problem. W przypadku Adi nie mam tego problemu. Jest to bardzo dobrze zbalansowane. I poznajemy historię Adi na samym początku, w tej właśnie XVII-wiecznej Francji i brniemy przez te 300 lat. A drugą linią czasową są lata współczesne i to jest rok 2014. To, co Schwab bardzo dobrze tutaj rozegrała, to ten właśnie balans, o którym wspomniałem, ponieważ nie ma tutaj czegoś takiego, że przenosimy się na przykład do czasów współczesnych, ale one nas kompletnie nie interesują, więc tylko czytamy, żeby przeczytać i chcemy na przykład wrócić do tych czasów wcześniejszych. I odwrotnie, nie ma tutaj takiego problemu. Schwab bardzo dobrze prowadzi
tę historię i jest w stanie nam zagwarantować, że każdy rozdział będzie nas jeszcze bardziej interesował, będzie nas jeszcze bardziej wciągał. Dodatkowo każda część tej powieści, ponieważ tych części jest chyba tutaj 7, jeżeli się nie mylę, ma na samym początku takie nawiązania do sztuki poprzez różne dzieła. Tak jak na przykład mamy tutaj część 3. Przed pierwszym rozdziałem mamy zawsze jakieś dzieło sztuki i mamy tutaj dokładną taką metryczkę. Tytuł dzieła, autor, datę, technikę, wszelkie interpretacje i wartości tych dzieł. I to jest bardzo dobre, ponieważ to już nam może w jakimś stopniu nakierować, co jest ukryte pod warstwą historii od Schwab, a dokładniej od Adi. Można powiedzieć, że te dzieła sztuki, które są na początku każdej części, są takim zaczątkiem, ponieważ w tej książce jest mnóstwo nawiązań do sztuki, które niektóre są bardziej oczywiste, niektóre są ukryte. Sam pomysł na historię jest bardzo silnie związany z historią Fausta. Jeżeli czytaliście, to dokładnie wiecie, że Faust również zawarł pakt z diabłem. Przejdźmy może teraz do samej Adi. Można się już tak spodziewać po opisie fabuły, że jest to swego rodzaju buntowniczka, ponieważ ona wyłamuje się z tych ram, które nakłada jej społeczeństwo albo też kultura. I podobnie trochę jak Wasia, chociaż to wiadomo jest inny czas, ponieważ Wasia z trylogii Zimowej Nocy żyje w średniowieczu, ona również nie chciała wychodzić za mąż, nie chciała podporządkowywać się tym utartym już zasadom. I Adi na swój sposób można powiedzieć, że też tak robi. Jest to oczywiście trochę związane z inną sprawą, ale w tym wypadku Adi na samym początku przynajmniej jest tą taką buntowniczką i ona chce właśnie znaleźć to swoje miejsce na świecie. Ale przez to, jaką klątwę na siebie można powiedzieć ściągnęła, no będzie to o wiele trudniejsze. Bardzo podobał mi się ogólny rozwój Adi z jarzmem tej klątwy, ponieważ ona przez 300 lat musiała cały czas nosić tę klątwę ze sobą i to jest też bardzo ciekawe przy tych przeskokach czasowych, że my zauważamy, jak Adi pod względem tej klątwy się zmienia, jak ona na nią patrzyła na samym początku, a jak na nią patrzy już po tych 300 latach. I sam fakt tego, że na początku to jest dla niej ogromne jarzmo, to z czasem nauczy się, jak to jarzmo może na swój sposób wykorzystać, mimo że to nie jest łatwe zadanie dla niej. A może na nie zadanie, co chęć przetrwania. Moją największą obawą w przypadku historii Adi było to, że jeden z tych segmentów, albo współczesny, albo z czasów przeszłych, będzie mnie interesować bardziej i nie będę w stanie... Będę po prostu tak czytać wyrywkowo, to znaczy wiecie, że na przykład zainteresują mnie tylko czasy współczesne, więc te czasy przeszłe będę czytać tak, żeby przeczytać i chcę wiedzieć, co jest teraz. Tutaj naprawdę to, jak Adi reaguje na różne rzeczy, to momentalnie przyciąga i nawet jeżeli rozdział kończy się tak, że my chcemy więcej z tego konkretnego czasu i na przykład następny rozdział jest już inną perspektywą z innego czasu, to naprawdę Schwab prowadzi to w taki sposób, że zainteresuje czytelnika. Tutaj naprawdę bardzo ciężko jest odłożyć tę książkę i przerywać. W wątku Adi pojawia się również wątek romantyczny i nie chcę tutaj dokładnie zdradzać, o co chodzi, ale tak ogólnie opisując, powiem wam, że strasznie podobał mi się ten wątek, ponieważ on był takim bardzo klasycznym, romantycznym, trochę właśnie takim starodawnym wątkiem, ale ubrany w te szaty współczesności. I tutaj mogło... Myślę, jak to powiedzieć, żeby wam nie zaspoilerować, bo nie chcę zrobić specjalnie segmentu spoilerowego na 5 sekund. Ale zwróćcie uwagę na to, jak pewne działania, jak pewne spotkania są nawiązywane. I myślę, że to wam dużo powie. Wspomniałem jeszcze o mojej jednej obawie, czyli o tym, że ta książka mnie rozbije. Rozbiła mnie emocjonalnie pod względem zakończenia. I powiem wam, że ja spodziewałem się przez pewien moment, jak to się skończy i właściwie to część z tego się spełniło, ale naprawdę nie byłem w stanie powstrzymać emocji. Naprawdę ta książka poruszyła mnie do tego stopnia,
Aż brak mi słów po prostu. Ilekroć gdzieś słyszałem, że ta historia naprawdę porusza czytelnika, to nie spodziewałem się, że to będzie aż do takiego stopnia. Tutaj to zakończenie idealnie zagrało. Cała ta książka idealnie mi zagrała i ja wam już mogę powiedzieć, ona jest jedną z najlepszych książek tego roku. Mimo, że mamy dopiero marzec. Możemy iść nawet o zakład, że ta książka pojawi się... Chciałbym powiedzieć na pierwszym miejscu, ale w tym wypadku Hesse będzie mieć takie dude, hold my beer. Więc nie wiem, czy aż tak będę ryzykować, ale naprawdę ta książka zasługuje na uwagę. I to nie jest przehajpowanie w tym wypadku. Ta książka naprawdę zasługuje na uwagę czytelników. I będę wam ją polecać z całego serca. Myślę, że na zakończenie tej recenzji mogę wam przeczytać blurb od Neila Gaimana, ponieważ mam wrażenie, że on to bardzo fajnie podsumowuje. Jako bohaterka skazana na bycie niezauważoną, Adi Leroux jest postacią, którą niezwykle trudno zapomnieć, a jej historia stanowi radosną ewokację nieprawdopodobnej nieśmiertelności. Ja się z tym w pełni zgadzam. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście Niewidzialne życie Adi Leroux i jakie na was zrobiła wrażenie. A ja tymczasem kończę i widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia.